Witajcie, dzisiaj przeprowadzam test takiego bagażnika na narty. On jest tylko i wyłącznie przyklejany do dachu na magnes. Tak poza tym go nic więcej nie trzyma, więc jak on odpadnie, te narty razem z nim. Że jeszcze go nie testowałem, ja go kupiłem używanego na próbę. Kosztował bodajże chyba 250 zł. Tak się prezentuje. Jest fajny, bo jest mały, nie zajmuje dużo miejsca, można go schować gdziekolwiek w sumie, bo tak jakby przyszło jakieś belki, cały ten bagażnik taki normalny na narty, na dach, no to on sporo miejsca zajmuje. Także zobaczymy, czy zgubię narty, czy nie zgubię narty. Także zrobiłem już jakieś 15 km z różnymi prędkościami, tak do 100 km na godzinę maksymalnie. Na razie jeszcze nic się takiego nie dzieje, miałem przerwę tam na stacji benzynowej na szybką kawę, także patrzyłem, czy coś tam się przesuwało, czy obsunęło, ale stoi tak jak jest przyklejony, tak jak go przykleiłem, także nic się narty nie przesunęły, także wydaje mi się, że nic się nie stanie, nie odpadną te narty z tego dachu. Producent tam niby do chyba 130 albo do 120 na godzinę wpisał w swojej instrukcji, że można jechać najszybciej. Wolę nie testować maksymalnej prędkości, z jaką można jechać. Zresztą nie ma gdzie, bo też droga jest śliska. Jest gdzie śnieg, lód. Mamy temperaturę na minusie. No i do tego uchwytu na te narty można dwie pary założyć. Także może nie jest tak dużo, ale też nie jest duży ten stojak na te narty. Także jak znajdę firmę tego stojaka, to podam. Ogólnie ja go kupiłem chyba 2 lata temu i w sumie tak przeleżał u mnie niejeżdżony w ogóle. W tamtym roku były stoki zamknięte, więc nie jeździłem na narty, a dzisiaj pierwszy taki wypad jest. I zobaczymy, dojadę na miejsce, to jeszcze raz go zaprezentuję, jak on wygląda w dzień, bo jeszcze mamy taką szarówę. Może akurat komuś się spodoba, a też szuka takiej alternatywy, żeby nie kupować całego tego stojaka na narty przykręcanego do bagażnika dachowego. No bo ja akurat nie potrzebuję takiego bagażnika dachowego, więc też są koszta dużo mniejsze, bo ten stojak kosztował chyba, tak jak mówiłem, chyba coś około 200-250 zł używany, nowy, nie wiem. No, także zrobiłem już jakieś 80 km. Jak na razie się nic takiego niepokojącego nie dzieje. Jest to uchwyt na narty marki Blitz. Niepokoją mnie te gumki, które mają styczność właśnie ostrą krawędzią narty, więc przyszłościowo trzeba będzie coś tutaj podkładać, żeby to nie rozcięło tej gumy. Aczkolwiek mi się wydaje, że jeżeli nie ma dostępnych takich gum osobno, no to one po paru latach na pewno już nie będą takie pewne, no bo sparcieją jak to guma. Także tak niby fajny taki uchwyt, bo dużo miejsca nie zajmuje, szybki montaż. Ale czy to na dłuższy czas się nadaje, no to czas pokaże. No. Tak to się prezentuje. Do 110 się rozpędzałem i jak widać narty są, nie odpadły. No i można dwie pary założyć takich nart. Także na razie mogę polecić te uchwyty. Ale co w przyszłości będzie, no to zobaczymy. Będę musiał poszukać zapasowych takich gum, bo one się ściągają, one są tylko tak na takich zaczepach zaczepione i się je po prostu naciąga. One są teraz maksymalnie naciągnięte, ale widać, że ta guma jest taka dość mocno naciągnięta. Zobaczymy, co z tego będzie przez kolejne parę lat.